Cześć, witam was serdecznie. Witamy was serdecznie jako Visit Mrzeżyno w tym punkcie Mrzeżyna, które stało się osią niezwykle dla nas istotną, ponieważ okazało się, że nasz entuzjazm do rzeczy, do ludzi, do tradycji, która jest niezwykle morska, stał się zaraźliwy i powiemy tak z przyjemnością, że nie musiał to być wyjątkowo zaraźliwy entuzjazm, ponieważ tak mieszkańcy, jak i wy, którzy przyjeżdżacie tutaj, bardzo mocno czują tą naszą nadmorską tradycję. Odświeżony już w znacznym punkcie pomnik tym, którzy nie powrócili z morza. Między innymi dzięki wam, którzy wpłacali pieniądze na zrzutkę, tym, którzy przyczynili się do pracy. Szczególne ukłony tutaj do dwóch panów Jacków, do Jacka Handora i Jacka Domańskiego, którzy cały czas podrzucają nowe pomysły, cały czas działają z nami po to, aby ten skwer się zmieniał. Widzieliście już, że została ułożona granitowa kostka, że są już słupki. Z tyłu mieliśmy mieć trawnik otoczony żywopłotem, ale Jacek Handor wpadł na nowy pomysł i nieco bardziej rozwiniemy ten piękny, odnoszący się do naszej tradycji skwer. Moi drodzy, chcemy, żeby był kwietny, żeby był piękny, ale w tym celu potrzebujemy jeszcze małej zrzutki. Ona już jest ogłoszona. Zerknijcie do nas na fanpage, tam znajdziecie link do niej. Chcemy, aby pojawiły się tutaj rośliny, kwiaty, które jeszcze bardziej podkreślą charakter tego miejsca. Chcemy pracę zakończyć na początku przyszłego tygodnia, tak aby na święto flądry, święto rybaków, święto ludzi w morza, tutaj w Mrzeżynie, organizowane przez Trzebiatowską Organizację Turystyczną, tak aby można było tutaj oficjalnie złożyć kwiaty i tak, by na słupkach za mną oficjalnie pojawiły się tabliczki z numerami kutrów, które zatonęły, oraz z nazwiskami rybaków, którzy odeszli. Także zapraszamy jeszcze do współpracy i mamy nadzieję na dniach skończyć ten projekt, który zintegrował, zjednoczył mieszkańców oraz przyjeżdżających do nas gości, turystów. Moi drodzy, jeszcze jedna sprawa. Szukamy, powiedziałbym, sponsora, ale sponsor brzmi jak ktoś, kto finansuje imprezy sportowe, a to miejsce tradycji i kultury, więc szukamy mecenasa, który ufunduje tutaj dla nas, dla mieszkańców i dla was przyjeżdżających maszt, na którym będziemy mogli powiesić naszą piękną, biało-czerwoną flagę.